to jest naczepa przystosowana do przewozu stali i materiałów ciężkich. Naczepa na dużych kołach o wzmocnionej konstrukcji podwozia i nadwozia. Solidne podwozie, wzmocnione boki, co potwierdził kod XL nadany na czepie i certyfikat EN 12642 XL. Ten certyfikat potwierdza, że naczepa przeszła badania, konstrukcja naczepy przeszła badania i może przejmować obciążenia podczas jazdy, podczas gwałtownego hamowania. Wzmocniona ściana przednia, wzmocnione boki, w tej naczepie można przewozić niektóre ładunki bez zabezpieczenia. Niektórzy nadawcy towaru mogą zażądać, aby przewoźnik podstawił taką właśnie naczepę pod załadunek. Po prostu towaru, który nadawca ładuje na naczepę, nie da się zabezpieczyć. Na takiej właśnie naczepie z kodem XL można przewozić ładunki do określonej wagi bez potrzeby spinania go, bez jakiejkolwiek potrzeby zabezpieczenia. Jednak jest pewna zasada, musi być naczepa wypełniona całościowo, czyli kompletnie. Towar musi być równomiernie rozłożony po całej naczepie, bez odległości większych niż dłoń, niż szerokość dłoni. Co poza tym? Oczywiście, skoro naczepa ma wzmocnioną konstrukcję, nie odbyło się to darmowo. Naczepa jest dużo cięższa, zestaw waży więcej, także rośnie również spalanie. Oprócz tego naczepa ta posiada w środku rów, czyli muldę. Jest to naczepa mulda z kodem XL, która umożliwia ładowanie i przewożenie rolek stali. Jest to taki rów w podłodze. Zaraz wejdziemy do środka i zobaczymy, jak to wygląda w środku. I już jesteśmy w środku. To jest mulda, naczepa mulda z kodem XL. Mulda, czyli rów przez środek na 3/4 długości naczepy. Odsłaniamy go po prostu, otwierając te pokrywy. W rowie znajdujemy takie słupki stalowe, które wkładamy pionowo do tych otworów. Wjeżdżamy na halę, na hucie stali i suwnicą odsuwamy dach naczepy, otwieramy dach naczepy i suwnicą ładują nam rolki, które zapierają się właśnie, rolki stali, które zapierają się właśnie o te słupki. W zależności od wagi rolki przesuwamy te słupki, żeby nie przeciążyć osi. Dodatkowo mulda wymaga podłożenia pod rolkę maty antypoślizgowej. Jeździłem kiedyś naczepą XL muldą, która posiadała tutaj gumy na bokach tego rowu, także dodatkowe maty antypoślizgowe nie były potrzebne. Otwieramy rów, muldę tyle, ile nam potrzeba. I w tym miejscu, gdzie potrzeba, wkładamy rolkę. Dodatkowo producenci naczep typu XL z certyfikatem EN12642XL posiadają w ofercie takie listwy aluminiowe czy stalowe, na których zawiesza się takiego stop bara, taką listwę, która dodatkowo zabezpiecza towar przed przemieszczeniem. Pozwala to spełnić ten warunek dotyczący niezabezpieczania ładunku o całościowym
wypełnieniu naczepy, żeby nie było żadnych luk między towarem, większych niż dłoń. Naczepa ponadto posiada, jak widać, burty. To również bardzo dodatkowe wzmocnienie. Pozwala przejąć te przeciążenia podczas jazdy na zakrętach. Naczepa Schmidt z kodem XL i certyfikatem EN 12642XL.